Dzień dobry, witam w Australii oczami Asi. Dzisiaj temat, o którym już dawno prosiliście, czyli co z tą tęsknotą? Co z tą tęsknotą za Polską? Kochani, ja z Polski wyjechałam, muszę policzyć, już będzie prawie 6 lat temu. W Polsce nigdy do końca nie czułam się bardzo dobrze, ponieważ zawsze czułam, że trochę nie pasuję do polskiej mentalności. Bardzo Was przepraszam, nie chcę Was oczywiście urażać, to nie jest generalizowanie, ale bardzo mi zawsze w Polsce przeszkadzało narzekanie, zawsze w Polsce mi przeszkadzało to, że nie było możliwości być dużą indywidualnością. Kiedyś oczywiście, bo to się zmienia. Pamiętajcie, że ja już jednak trochę tych wiosenek mam. Więc to było kiedyś. Zawsze uważałam, że jeżeli ktoś ma ochotę zrobić sobie czerwone, zielone włosy, proszę uprzejmie. Oczywiście mam prawo powiedzieć, że ten kolor na przykład do kogoś nie pasuje, ale ktoś ma prawo robić, co mu się żywnie podoba. I zawsze uważałam, że indywidualność jest niesamowitą sprawą i bardzo mi się to podoba, że w Anglii, tak samo jak w Australii, na przykład w szkołach, bardzo indywidualnie podchodzi się do dzieci i w ogóle bardzo indywidualnie podchodzi się do ludzi, to mi się bardzo podoba. Ogromne jakby żarty, ogromne poczucie humoru Polacy zawsze mieli, ale gdzieś tam było to skrywane pod tą właśnie powierzchnią takiego strasznego narzekania i takiego ciągnięcia w dół, tak? Czyli jeżeli ktoś starał się coś zrobić fajnego czy innego, ludzie mówili: zostaw, w ogóle ci nie uda, zostaw, zostaw, puść, w ogóle co ty robisz, nie uda ci się, szkoda czasu, szkoda pieniędzy, chodź z nami, bądź taki jak my. To nigdy mi się nie podobało i faktycznie poszukiwałam swojego miejsca i pierw wybrałam się do Anglii, jak wyważyłam, mówiłam, nie z powodów finansowych, a z tego powodu, że spodobało mi się tam spędzając wakacje, bo mieszkaliśmy w pięknym mieście Plymouth. I faktycznie to był taki pierwsze moje zetknięcie z emigracją i byłam bardzo ciekawa, czy będę strasznie tęskniła za Polską i czy będę chciała do tej Polski często wracać. I wyobraźcie sobie, że przez 4,5 roku mieszkania w Anglii byliśmy może w Polsce 3 albo 4 razy i to 2 razy w interesach tak naprawdę. Nasze mamy przyjeżdżały do nas, to było bardzo ważne i tu miały wakacje w Anglii, więc nie było potrzeby jeżdżenia tak często do kraju. Nie tęsknię za Polską jako, czyli za polityką, za tym co się dzieje, za tym co no, w tej chwili się wyprawia, jestem absolutnie przeciwna i za tym wszystkim nie tęsknię. Za ludźmi, którzy mało się uśmiechają i którzy są mało przyjaźni. Oczywiście spotykam w Polsce niesamowitych również ludzi, to nie o to chodzi. Wy do mnie piszecie, jesteście niesamowici, więc ja jestem w szoku, ile pozytywnych ludzi, ile energii pozytywnej jest w Polsce. I jak pięknie potraficie pisać, wiecie co, jestem, muszę to wam powiedzieć, ja jestem ogromnie wdzięczna i jestem pod wrażeniem tego, że pod filmami piszecie komentarze i że wam się chce napisać fajny komentarz, że chce wam się napisać coś dobrego, fajnego, mądrego, pozytywnego dla mnie. Ja wam strasznie za to dziękuję. To jest niesamowite, jestem pod ogromnym wrażeniem. Oczywiście zdarzają się osoby, które piszą do mnie bardzo niegrzecznie, bardzo niemile i używają nieraz wulgarnych słów, ale to się wszędzie zdarza. To jest internet, to jest ocean. Wśród tego oceanu znajdują się różne ryby, ale ja takie osoby od razu blokuję i ja nie chcę mieć z takimi osobami do czynienia. Ja nie wchodzę z takimi osobami w żadną polemikę, bo no uważam, że nie będę się zniżała do czyjegoś takiego niskiego dosyć poziomu. I natomiast bardzo jestem wam za to wdzięczna, więc w Polsce widzę, że się bardzo dużo rzeczy zmieniło na plus. Tęsknię za jedzeniem. Tęsknię za polskim jedzeniem bardzo, za polskimi owocami. Wiecie za czym tęsknię? Za polskimi czereśniami, za polskim agrestem. Ostatnio sobie pomyślałam, że chętnie bym zjadła agrest. Kiedyś jako mała dziewczynka z moją mamą przychodziłyśmy, miałyśmy dom,
może nie tak aż blisko, ale na piechotę szliśmy od mojej babci zawsze do domu, gdzie mieszkałyśmy. I tam jedna pani miała własny agres na ogrodzie, przesympatyczna kobieta, i zawsze kupowałyśmy od niej. Po poznańsku się mówi tytkę, tak? Tytkę, czyli tak torebkę agrestu, przepyszny, i tęsknię za moim dzieciństwem strasznie. Miałam fantastyczne dzieciństwo, natomiast faktycznie wiadomo, za moją mamą, za Przemka mamą, za rodziną, za przyjaciółmi, za tym tak. I za czym jeszcze tęsknię się okazuje? Za waszymi zaproszeniami. Zapraszacie mnie do Polski. I oczywiście, jak tylko będę w Polsce, bardzo chciałabym pojechać w te miejsca, w które mi zapraszacie, i na Mazury, i do Zielonej Góry, i do Krakowa, i w góry, i nad morze mi zapraszacie. Na pewno będę chciała się z wami zobaczyć, bo to jest niesamowite, będą to niesamowite spotkania. Ale za Polską, przepraszam cię Polsko, jeszcze raz nie. Ja oczywiście w Australii kultywuję polskie tradycje, żeby sprawa była jasna. Moje dziewczynki wiedzą, że jedna, oczywiście Julka urodziła się w Polsce, Nicole urodziła się w Anglii, ale są Polkami. Mają rodziców polskich i są absolutnie Polkami mieszkającymi w Australii. I nie chciałabym nigdy, żeby powiedziały, że są australijskimi dziewczynami. Absolutnie. Są Polkami z krwi i kości. W domu mówimy tylko po polsku. Będę chciała nagrać bardzo ważny odcinek o tym, jak u mnie w domu używa się języka polskiego. Ja jestem na tym punkcie, bardzo was przepraszam, przeczulona. Bardzo wiele par polskich, które mieszkają w Australii, ze swoimi dziećmi komunikują się w języku angielskim. No to jest dramat dla mnie. I trudno mi to zrozumieć. I naprawdę przepraszam, w życiu tego nie zrozumiem, ponieważ moja Nicole urodziła się w Anglii, mieszka tak naprawdę całe życie w Anglii i w Australii teraz, więc wokół siebie słyszy język angielski i bardzo ładnie wchodzi w ten język angielski. Ogląda bajki w tym języku i rozmawia z dziećmi w tym języku, natomiast my w domu rozmawiamy tylko i wyłącznie w języku polskim. Ja bardzo dbam o czystość języka polskiego i nawet kiedy wtrącę jakieś słówko angielskie, bo mi łatwiej i szybciej, to moja Julka kochana mówi: mamo, pamiętaj czystość języka polskiego, i bardzo jej za to dziękuję i bardzo się cieszę, że ona o to dba. Więc kultywujemy tradycje takie jak nasze Boże Narodzenie, jak Wielkanoc, jak Mikołaj, jak Dzień Kobiet. Ja wiem, że to jest światowy dzień, ale faktycznie takie wszystkie takie dni, nasze imieniny. Absolutnie nie zrezygnowaliśmy z tego. Oczywiście urodziny, no ale to wiadomo, to wszyscy obchodzą hucznie urodziny, ale wszystkie, jak chodzi o na przykład Wielkanoc, to wiadomo pisanki, jak chodzi o Boże Narodzenie, kolędy śpiewamy polskie i staram się, żeby na stole było jedzenie polskie. Także to na pewno takie rzeczy chciałabym, żeby zawsze pamiętały. Julka umie wierszyk "Kto ty jesteś, Polak mały", Nikusia uczy się tego wierszyka i do pewnego momentu już go umie. Moja mama przysłała Przemkowi koszulkę przepiękną, przepiękny ma design z napisem Polska. I jeżeli idziemy na jakieś uroczystości związane z Australią, to Przemek zakłada tą koszulkę polską. Mamy prosiliśmy, żeby przesłała nam flagę polską. My chodzimy do biblioteki, czytamy polskie książki, bo tutaj one też są, już kiedyś wam o tym mówiłam. Wszystkim Australijczykom, kiedy pytają nas o akcent, mówimy z dumą, jesteśmy z Polski. I muszę wam powiedzieć, że Australijczycy, którzy byli w Polsce albo mieszkali w Polsce, mówią, że kochają Polskę i to jest przecudny kraj i oni najchętniej by w tej Polsce zostali, wyobraźcie sobie. To jest dla mnie fajne. Zawsze, jeszcze raz wam mówię, z dumą mówimy o tym, że jesteśmy z Polski i z dumą przedstawiamy historię Polski. I miałam takiego pana, który sprawdzał mi tutaj alarmy w domu. Pan, okazuje się, był kiedyś w Polsce, kiedy jeszcze było głośno, kiedy Lech Wałęsa u nas rządził w Polsce. I bardzo dużo rozmawialiśmy na ten temat. Mówi, że czuje taki duży sentyment do Polski, że do dzisiaj kupuje polskie piwo w Australii. Żywiec, któremu bardzo smakuje. Te piwa tutaj też są. Różne polskie. One są oczywiście o wiele mocniejsze, bo piwa australijskie są delikatne, delikatniejszy procent mają, mniejszy procent mają alkoholu. Także to jest
zawsze będę się czuła Polką. Zawsze będę dumna z tego, że jestem Polką. Będę dumna z niesamowitej polskiej historii. Jestem dumna. I będę dumna. Jestem dumna z tego, że moje dziewczyny będą mówiły w języku polskim również. I że w domu kultywujemy tutaj te tradycje. I mam nadzieję, że tak to zostanie. Natomiast faktycznie do Polski nie tęsknię. Ja myślę, że na obczyźnie czuję się tak dobrze, że... Co innego, gdybym faktycznie była tutaj nieszczęśliwa, to na pewno bym bardzo tęskniła. Natomiast w ogóle nie ciągnie mnie do tego, żeby tam z powrotem zamieszkać. Także co z tą tęsknotą? Dajemy sobie z nią świetnie radę. Oczywiście piszecie do mnie różne rzeczy w mailach. Wiem, że nie każdy daje sobie tak dobrze radę z tą tęsknotą jak my. Ale ja jestem szczęśliwa, że i moje dziewczyny, i ja dajemy sobie z tym świetnie radę. Nasze mamy będą również u nas tutaj na wakacjach, na pewno w Australii, że my o to zadbamy. Dziewczynki oczywiście tęsknią za dziadkami, ale jest Skype i dużo na tym Skype'ie z dziadkami rozmawiają, także to jest chyba jakaś chociaż troszeczkę namiastka tego. To tyle, co chciałam powiedzieć o tęsknocie i jeszcze raz bardzo Cię Polsko za to przepraszam, natomiast lepiej czuję się zdecydowanie za granicą, zwłaszcza w Australii. Chciałam Was serdecznie pozdrowić wszystkich. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie i jeżeli macie jakieś fajne pomysły jeszcze na polskie akcenty, które mogę mieć tutaj w Australii, bardzo uprzejmie proszę. Na pewno będę zawieszała flagę w różne polskie święta, dlatego tą mamę poprosiłam o przysłanie tej flagi. I dziękuję Wam pięknie za oglądanie mnie i życzę Wam, żebyście znaleźli swoje miejsce na świecie, obecnie czy w Polsce, czy w kraju, w którym teraz mieszkacie. I bardzo Was proszę, też kultywujcie tą polskość, pamiętajcie o polskim języku, pamiętajcie o polskich tradycjach, bo to są nasze korzenie. I czym byśmy byli bez naszych korzeni? Absolutnie nikim. Także myślę, że to jest najważniejsze. Jesteśmy oryginalni, bądźmy oryginalni. Ja i moje dziewczyny będziemy zawsze oryginalne, bo będziemy Polkami mieszkającymi w Australii. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Pa.